Cześć, jeśli tu jesteś, to prawdopodobnie ciekawi Cię Path of Exile 2. Co się zmieni względem jedynki? Czy będzie dobrze? Jakie są obawy graczy? Jakie są moje obawy? Co mi się podoba? O tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiamy, a zacznijmy od obejrzenia wspólnie trailera. Destroyed, I traveled, searching for answers. Everywhere I went, the same divine devastation. It must end. I will end it. And no exile will stop me! Brbacze, rzucające topory. Włócznie. I kusze. Przemiana. Sylas trochę. Dobra, miałem nie przerywać tego trailera, ale zobaczcie, jak tu jest kolorowo. Jest bardzo dużo bogata paleta kolorów i widać, że oni mega są wciągnięci w Diablo 2, bo to jest dosłownie mobek wyglądający jak Minotaur z 5 aktu w Diablo 2. Dobra, już nie przerywam. Zajebista rozgwiazda. Sto różnorodnych otoczeń, 600 pokorów różnych, 100 bossów. No i mamy drzewko, no to poe. 36 klas postaci. This world will be reborn. No matter the cost. Okej, jak może zobaczyliście z trailera, albo teraz z gameplayu, tempo Path of Exile zwalnia. To znaczy Path of Exile staje się wręcz grą z elementami Souls-like'a. Grimy Gear Games trochę eksperymentuje z nowym kierunkiem w action RPG-u. Action RPG Souls-like'owy właśnie. Co widać po tym, jak zapowiedzieli co najmniej 100 nowych bossów na premierę, gdzie każdy z nich ma mieć unikatowy zestaw ataków, kompletnie unikatowy soundtrack. Każdy z nich ma być maksymalnie dopieszczony. W tym materiale będę starał się stronić od porównań do Diablo 4, chociaż zdaję sobie sprawę, że na pewno będą pojawiać się o to pytanie w komentarzu, więc no ciężko nie zauważyć tutaj, że to brzmi jakby bossów miało być więcej niż rodzajów przeciwników w całym Diablo 4, więc skala tej gry wydaje się naprawdę kosmiczna. Czyli tak, jeśli lubisz bossowanie, to prawdopodobnie się odnajdziesz, no bo to jest naprawdę dużo kompletnie nowych, unikatowych bossów, jak mówiłem, każdy z własnym soundtrackiem, patternami i tak dalej. A warto też dodać, farmienie bossów ma być dużo bardziej opłacalne niż w jedynce, bo źródłem najrzadszej waluty mogą się często okazać bossowie. I co jest bardzo dużą różnicą względem jedynki, to jest to, że tych bossów nie będziemy mogli już cheezować. Przednio gra wyglądała tak, że jeśli zginąłeś na bossie, to ten boss miał tyle samo życia, co poprzednio. Teraz każdą walkę będziemy musieli wykonać od samego początku do końca naraz. Ta omawiana wcześniej souls-like'owość jest też związana z tym, że jak może widzicie, postać posiada tu też rola. Możemy się turlać. Turlanie nie daje nam kompletnych iframesów, tak jak w jakichś soulsach, ale daje nam, częściowe iframesy. Iframesy na niektóre ataki przeciwników. W trakcie fikołkowania będziemy odporni na pociski i ataki wycelowane w nas, ale nie w ataki obszarowe. Czymś, co niektórzy lubili w jedynce, a część nienawidziła w jedynce i odpychała ich od właśnie jedynki, było to, że w jedynce większość buildów polegało na jednym, dwóch guzikach. Tutaj zapowiada się na tym, że dużo większe znaczenie mają różne kombosy czy skille sytuacyjne. Twórcy chcą, żebyśmy zadawali sobie pytania: hej, chcę użyć tego ataku
z odskokiem, czy może tego, który akurat będę wykonywał go trochę powolniej, ale zada więcej obrażeń, czy może ten, który pozwoli mi nałożyć efekt, nie wiem, zamrożenia na bossie, żeby potem odskoczyć, roztrzaskać ten lód na nim i tak dalej, i tak dalej. To tylko na bazie tego, co widzieliśmy, jak mnich walczy, opowiadam. Jeśli chodzi o walkę, to twórcy jednoznacznie zaznaczyli, że starali się unikać nakładania jakichkolwiek cooldownów na czymkolwiek, albo zakładać, że musimy używać skilli, które generują jakieś zasoby, żeby potem je wykonywać, bo jak podkreślili widzowie, no może jest fajnie uczyć się jakiejś takiej rotacji na start, ale bardzo szybko okazuje się, że taka rotacja nie ma żadnej głębi. Chcą, aby to, jakich umiejętności używamy, zależało od sytuacji, w jakiej akurat znajdujemy się w walce. Przychodzi mi do głowy taka jedna gra, w której wszystko bazuje na cooldownach i generacji zasobów, ale na szczęście tutaj zostało to zaznaczone jako złe rozwiązania. Czymś, co często zawsze się słyszało od graczy, którzy się od POE odbijali, było to, że gra wygląda drewnianie, że wygląda staro i tak dalej, i tak dalej. I mówiąc szczerze, nie ma się co dziwić, bo w jedynce modele naszych postaci mają paręnaście lat, nawet nie parę, tylko paręnaście. Tak samo nawet początkowe akty kampanii. One były oczywiście w jakimś tam stopniu odświeżane, ale to jest coś zaprojektowanego paręnaście lat temu. Pierwszy akt to nawet wręcz 15 lat temu. No i Path of Exile 2 ma piękną okazję to wszystko zmienić, bo wygląda obłędnie. To znaczy design potworów to jest coś, nad czym mógłbym się zachwycać i zachwycać. Oni powiedzieli, że jest 600, ponad 600 unikatowych potworów. Niektóre z nich są niesamowite. To naprawdę, oczywiście są jakieś potwory takie oczywiste w stylu, nie wiem, szkielet albo małpa, ale niektóre designy monstrów, które pokazali, naprawdę jak dla mnie są niesamowite i pokazali, że mają bardzo, bardzo dobry team artystów, który w ogóle nie boi się eksperymentować. Są jakieś, kurde, popieprzone rozgwiazdy, goryle z wieloma łapami, jakieś takie dziwne konstrukty bazujące na azteckich i majańskich tworach. Wszystko jest pięknie zanimowane i ja jestem mega pod wrażeniem. A, nie tylko zanimowane. Wydaje się, że w końcu będziemy mieli faktycznie poczucie, że walczymy z różnymi typami przeciwników. Nie będą już tylko takim mięsem armatnim, jak w jedynce, tylko będą miały różne strategie, będą miały więcej możliwości wchodzenia w interakcję z graczem, może jakieś przyciągnięcie go i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o obawy graczy, to jednym z takich największych obaw jest, że walka w Path of Exile będzie zbyt wolna. Jest to coś, na co narzekają przede wszystkim gracze, którzy przyzwyczajeni są do bardzo, bardzo szybkiego stylu rozgrywki w Path of Exile jedynce, gdzie czasem przemierza się trzy ekrany na sekundę. Nie wygląda na to, żeby Path of Exile 2 było wolne, mówiąc szczerze. Jeśli weźmie się pod uwagę, że spowolniony jest bardzo mocno te materiały jakby exilconowe, żeby po prostu łatwiej było im pokazać poszczególne elementy rozgrywki. Podejrzewam, że gameplay i tak będzie parukrotnie szybszy niż to, co zaprezentowali twórcy. Zwłaszcza, że zaprezentowali tylko materiały z pierwszych czterech aktów, a powiedzmy sobie szczerze, w Path of Exile większość gameplayu i tak spędza się po kampanii. Swoją drogą, czymś, co mnie zawsze wkurzało w jedynce i uważam, że to jest jeden z wielkich minusów jedynki, to jest to, że różnice pomiędzy poszczególnymi typami broni i tak dalej są znikome. Na przykład różnice między daggerem czy klawem, różnice między wandem czy staffem, sceptrem czy wandem. One są bardzo, bardzo małe. Można powiedzieć, że różnica to jest coś w stylu, no z jednym mogę używać szarży tarczą, a shield charge, a z drugim nie. No takie bardzo, bardzo znikome różnice. Zapowiada się na to, że itemizacja i to, jak z poszczególnych itemów będziemy korzystać, czeka kompletny redesign i wygląda naprawdę dobrze, bo nie dość, że dostajemy kompletnie nowe typy broni, czyli właśnie włócznie, korbacze, kusze, zitemizowane pułapki, to też każda z tych broni zarówno w użytku, ale też pod kątem tego, jakie mody będziemy mogli na niej uzyskać, są kompletnie różne. Przykładowo, z tego co pokazywali, bazy mogą się różnić od siebie kompletnie. Na przykład sztylety mogą mieć ogromną szansę na kryta. Masa przedmiotów, które mają wbudowane w sobie czary, zitemizowane pułapki funkcjonujące jako broń, które mają różne sposoby detonacji, czas detonacji, zasady detonacji i tak dalej, i tak dalej. Ze wszystkich paneli na temat itemizacji wszystko wskazuje na to, że to jest jakieś marzenie jakiegokolwiek fana systemów zbierania ekwipunku i ekscytowania się ekwipunkiem, bo będziemy mieć po prostu kosmiczną, wręcz nieskończoną ilość
kombinowania z nim. To jest coś, co lubię. Jako osoba fascynująca się, nie wiem, podnoszeniem przedmiotów, kraftowaniem ich, patrzeniem na nie, paleniem się nimi. To jest dokładnie to, co chcę. Żeby każdy przedmiot czymś się od siebie różnił. Też jeśli chodzi o itemy, to już na start mamy dostać ponad 700 rodzajów ekwipunku i każdy z tych rodzajów, każda baza, nazwijmy ją, ma mieć co najmniej jeden przepisany unikat. Co to właśnie oznacza w praktyce? Że będzie co najmniej 700 unikatów już na premierę. Domyślam się, że niektóre bazy będą miały więcej niż jeden przepisany unikat, co by sugerowało być może nawet ponad 1000 unikatów, ale zobaczymy. Może na premierę nie, może na premierę dadzą po prostu po jednym dla każdego, ale to nadal jest ponad 700 unikatów na premierę. Wow. Ale już pomijając to, unikaty, nieunikaty, typy broni i tak dalej, poddany kompletnej przebudowie względem jedynki zostaje system lootu. Wręcz do tego stopnia, jak powiedzieli twórcy, że zakładają, że gracz nie będzie już musiał korzystać z takich rzeczy jak loot filtry. Rzeczy na podłodze ma być mało, największy syf ma zostać zamieniony na złoto, a rzeczy, które wypadną, prawdopodobnie serio będziemy chcieli podnosić, bo będą wypadać rzadko. Zreworkowali wszystkie bazy przedmiotów, nie będą miały takich totalnych, powiedzmy, martwych modów, że przykładowo broń czarodziejska nie będzie już rolowała potencjalnie modyfikatorów do ataku i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie zamysł jest taki, że mamy się ekscytować tym, co na podłogę wypadnie. Będą wypadać rzeczy rzadko, ale mają być dużo, dużo bardziej ekscytujące. I to złoto też trochę zaniepokoiło ludzi, bo jak to złoto w moim Path of Exile? Przecież zawsze były orby. No, to proszę się nie martwić. Orby nadal są. Orby nadal będą też główną walutą, która będzie służyć do zarówno craftingu, jak i wymiany z innymi graczami. Złoto natomiast będzie walutą głównie używaną do handlu z innymi graczami i do hazardu, bo zostaje tutaj wprowadzona mechanika hazardu. Nie wiemy w 100% jak będzie działać, natomiast myślę, że możemy spodziewać się czegoś zbliżonego do mechaniki Ghida w Diablo 2 albo do mechaniki Gwenen w PoE 1. I jeszcze a propos itemów, to co teraz widzicie na ekranie to po pierwsze inwentory, bardzo charakterystyczne, podobne do PoE 1 oczywiście, ale z idealnymi renderami ekwipunku założonego na postaci. Ta postać, jak się przyjrzycie, ma założone na sobie dokładnie te przedmioty, co tutaj. To znaczy arty 2D w inwentory są idealną reprezentacją artu w grze. W końcu w PoE 2 nie będziemy musieli wydawać pieniędzy, żeby nasza postać dobrze wyglądała, bo z tego co pokazywali, bardzo dużo tych przedmiotów wygląda naprawdę, naprawdę obłędnie. Mówiąc szczerze, przeraża mnie ilość pracy też, która została w to włożona, bo to jest 700 typów przedmiotów, jeszcze każdy z nich z unikatową wersją, jak dobrze rozumiem, unikaty też mają swoją własną odmienną, nie tylko odmienne arty, ale też odmienny model 3D. Przytłaczające to jest wręcz, powiem szczerze, ale tak. Coś pięknego. Ale zapauzowaliśmy w tym momencie, bo w tym momencie deweloperzy pokazywali, że wymiana broni będzie znaczącym elementem PoE 2. Jest to mechanika, która jest dosyć niezręczna w PoE 1 i większość graczy jej nie używa, chyba że do levelowania gemów. PoE 2 ma być istotną częścią gameplayu. Jak widzicie, w jednym secie włożył jedną pałkę, do drugiej drugą i ta broń jest teraz na jego plecach i może ją w każdej chwili zmienić. I jak zobaczycie teraz, może też jeden zestaw broni przypisać do każdej umiejętności i automatycznie jak użyje daną umiejętność, to od razu postać zmieni broń bardziej pasującą według ciebie do danej umiejętności. Ta mechanika nie byłaby czymś wielkim, gdyby nie była połączona jeszcze z tym. Mianowicie część punktów rozwoju naszej postaci, a drzewko, na którym będziemy ją rozwijać, jest w ogóle wielkie, ma mieć ponad 1500 punktów. Cóż, te drzewka, będziemy mieć dwa warianty, pod jeden z dwóch, na oba z naszych setów broni. W momencie, w którym zmieniasz broń, powiedzmy na taką, która zwiększa twoje obrażenia od lodu, możesz automatycznie zmienić sobie drzewko na takie bardziej przygotowane na obrażenia od lodu. W ten sposób głębia buildów, które da się stworzyć w tej grze, wyzwanie, które stoi przed twórcami buildów, no to wszystko zostaje zwiększone. Jaram się. Ale dobra, kolejna kwestia to klasy. Obecnie w Path of Exile 1 mamy klas 7, to znaczy jest po jednym dla każdej kombinacji atrybutów, plus jedna klasa uniwersalna, to znaczy Sion. W dwójce będziemy mieć wszystkie klasy, co w jedynce, oprócz Sionki, nie będziemy mieć już takiej klasy uniwersalnej, plus każda z tych kombinacji archetypów będzie miała jedną klasę dodatkową. Przykładowo, Templar w Path of Exile 1 był taką klasą łączącą siłę i inteligencję, w dwójce nadal Templar będzie łączył siłę i inteligencję, ale oprócz tego siłę i inteligencję będzie łączył Druid. I to, co wiemy o nowych klasach, to, że jest to właśnie Druid, najemnik, wojownik, łowczyni, czarodziejka i mnich. I każda z tych klas
też będzie miała swoje własne 3 podklasy, tak jak obecnie. Każda klasa ma 3 podklasy, więc w sumie przy 12 klasach będziemy mieć do wyboru 36 podklas. Powiem wam, co to oznacza, że bardzo będę chciał zrobić 36 poradników po jednym buildzie na każdą z 36 klas. No ale to już wykraczam za bardzo do przodu. Jak widzicie, ilość klas ulega powiększeniu. Wiecie natomiast, co ulega pomniejszeniu? Cyferki w grze. W Path of Exile 1 mamy już buildy, które biją miliardy obrażeń na sekundę. Nawet nie miliony, nie? Już mowa nawet o miliardach. W Path of Exile 1 bardzo chcą grę zrebalansować wokół mniejszych cyferek. Mniejszej ilości życia, mniejszej ilości pancerza, mniejszej ilości obrażeń. Wszystko ma być mniejsze i takie bardziej w granicach rozsądku. Oczywiście to oznacza również, że potwory będą mniej biły i miały mniej życia. Dobrze widać było to na flaszkach z życiem, które poprzednio na danym levelu regenerowałyby go pewnie z 1000, a tutaj regenerowały na przykład, nie wiem, 180 czy 300. W obietnicach deweloperów, że na drzewku mamy mieć ciekawsze wybory o wiele częściej niż tylko zwiększone obrażenia. Czy w tym, że w dwójce gemy wspierające, support gemy, nie mają zwiększać po prostu naszych obrażeń bezpośrednio tak jak w jedynce, tylko właśnie mają być skupione przede wszystkim na zmienianiu funkcjonalności speli. Osobiście myślę, że to jest świetna zmiana, bo wydaje mi się, że cały urok support gemów i tego, co z nimi było można robić w jedynce, trochę zaczął umykać w momencie, gdy Grinding Gear Games wprowadziło zbyt wiele support gemów, które po prostu przesadnie dawało zbyt duży przelicznik obrażeń. Koniec końców jakby te ciekawe funkcjonalności przegrywały nad czystym, brutalnym zwiększeniem cyferek. Kolejną taką rzeczą mega istotną w Path of Exile jest kampania i szeroko pojęta regrywalność. Grinding Gear Games nie chce, żebyśmy skipowali kampanię, zamiast tego wolą stworzyć kampanię, która jest od samego początku zbudowana z jednym założeniem, świętym założeniem regrywalności. Kampania w Path of Exile 2 jest od początku skonstruowana tak, żeby za każdym razem była innym doświadczeniem i działa to na bardzo wielu płaszczyznach. Z takich bardzo podstawowych, coś co mi się spodobało. Dla wielu to będzie najmniej istotne, bo jest to rzecz taka bardziej około fabularna, ale warto o tym wspomnieć, że wszystkie zadania w kampanii mają miliard różnych quest state'ów i na przykład jeśli rozpoczniesz dialog z jakimś NPC-em i nagle go przerwiesz, możesz, twoja postać może mu powiedzieć: wiesz co, stary, nie obchodzi mnie to, o czym mówisz, spierdalam. Jeśli uratujesz miasto, ale przez całe przechodzenie kampanii nie porozmawiasz z żadnym NPC-em, to w sumie nikt ci nie będzie wdzięczny, bo nikt cię nie będzie znał. To jest całkiem śmieszne. Ale dobra, jak jest budowanie kampania, żeby doświadczenie było za każdym razem inne? No cóż, tak jak teraz, będzie tak, że jak wchodzimy do jakiegoś zona, to będzie on generowany proceduralnie, tylko podejrzewam, że ich narzędzia do proceduralnej generacji poziomów będą dużo bardziej, że tak powiem, bogate niż te do kampanii w PoE1. Do tego w samej kampanii dochodzą wybory, może jakieś elementy zmieniające się. Zaraz to zobaczycie na ekranie. W tej chwili widzicie Matila, który wchodzi sobie na statek w akcie 4 i on zagada do NPC-a. Makoru, nie ukrywam, nie złapani. I pyk. I na przykład Matil wszedł sobie do tego aktu 4 i od razu ma wybór, na jaką wyspę chce w ogóle popłynąć w ramach aktu 4. No i elegancko, bo każda z tych wysp to będzie kompletnie inne doświadczenie, inne bossy, inne lokacje, inni przeciwnicy i tak dalej, i tak dalej. Są też rzeczy, których w zasadzie dowiedzieliśmy się z wywiadu, który miałem z Chrisem Wilsonem i Jonathanem Rogersem. Mianowicie wyszło z wywiadu, że oprócz tego, że każda lokacja będzie się generować proceduralnie według jakichś tam zasad, to do tego też każda nowa liga będzie przelosowywała jeszcze taki dodatkowy seed główny, nazwijmy to, kampanii, który będzie zmieniał rozmieszczenie różnych rzeczy. Podejrzewam, może kolejność lokacji, jakieś konkretne lokacje nowe wejdą, może jakieś stare pójdą. Do końca nie wiem, jak to będzie działać, ale generalnie zamysł jest taki, że nie dość, że kampania sama w sobie ma być bardzo regrywalna, to do tego mają ją spotykać większe zmiany na każdą kolejną ligę, żeby z każdym kolejnym sezonem to było to jeszcze świeższe doświadczenie. Są też rzeczy, które wzbudzają w niektórych graczach obawę, na przykład to, że zabierają nam Quicksilver flaskę, to, że nie będziemy mieć crafting bencha w Path of Exile 2, ale powiem wam szczerze, mam poczucie, że ludzie są przerażeni tymi zmianami, bo nie biorą pod uwagę, że to jest kompletnie mimo wszystko też nowa gra, która, mówiąc szczerze, chce uniknąć błędów jedynki. Według mnie pozbycie się crafting bencha i Quicksilver flaski bardzo dobrym rozwiązaniem. Czemu? Według mnie
Quicksilver Flask nie jest dobrym designem. Jest trochę takim plasterkiem na zły design, to znaczy jasne, że lubimy być szybsi. Jestem pewien w zasadzie, na 100%, że Perfect Sail 2 da nam jakąś opcję, by być bardzo szybkim, natomiast Quicksilver był flaską, którą nie dość, że cały czas trzeba było klikać, to do tego było też rozwiązaniem w jedynce, które wręcz było antytezą do tego, czym Path of Exile próbuje być. Path of Exile próbuje być grą, która daje ci wybór, ale w przypadku 99% postaci nie mieliśmy wyboru, bo musieliśmy grać Quicksilver flaski. Jak dla mnie jest to słaby design. Jeśli natomiast chodzi o Crafting Bencha, to ludzie nie biorą pod uwagę, krytykując decyzję o pozbyciu się Crafting Bencha, że kompletnej przebudowie poddawany jest cały system lootu i cały system craftingu, więc wydaje mi się, że krytykowanie tej decyzji, nie widząc tak naprawdę jeszcze, jakie alternatywy będziemy mieć, jakie będzie poczucie gry z lootem z podłogi i tak dalej, że wydaje mi się, że te obawy to jest takie złowróżenie, do którego w sumie nie mamy powodu, według mnie. Dobra, a teraz rzecz, jeśli chodzi o cenę. Jak myślicie, ile kosztuje Path of Exile 2? Uwaga, uwaga, Path of Exile 2 kosztuje 0 zł. Path of Exile 2 jest prawdziwym free-to-playem, tak samo jak Path of Exile 1 i Grinding Gear Games też postanowił zebrać się na jedną z najbardziej prokonsumenckich decyzji, jakie kiedykolwiek widziałem w historii gier. Mianowicie, nie dość, że przerabiają, kompletnie przemodelowują i tak dalej wszystkie mikrotransakcje wypuszczone przez ostatnie paręnaście lat z jedynki, żeby od razu przełożyć je do dwójki, jeśli kupiłeś coś 10 lat temu w jedynce, będziesz to miał też w dwójce przemodelowane, to do tego powiedzieli, że jako iż planują Path of Exile 1 utrzymywać jednocześnie z Path of Exile 2, to jeśli kupisz cokolwiek w Path of Exile 2, to również przełożą to wstecz do Path of Exile 1. Tak więc, wow, świetna decyzja Grinding Gear Games, naprawdę, jak dla mnie super, jak dla mnie super. A i to kolejna kwestia, bo o tym jeszcze nie porozmawialiśmy. Path of Exile 2 i Path of Exile 1 będą innymi grami, są rozdzielone. I w skrócie będzie to wyglądać tak, że obie gry będą miały ligi po 13 tygodni, które oczywiście wypuszczane będą w innym czasie. Liga w Path of Exile 1 ma być wypuszczana mniej więcej w 8-9 tygodniu ligi Path of Exile 2. Więc co to oznacza w praktyce dla, na przykład dla mnie, mogę wam powiedzieć. Dla mnie jest to jedna z najlepszych rzeczy na świecie, bo z perspektywy osoby, która streamuje POE, która nagrywa o POE, nie mogę się doczekać tego, że będę mógł 2 miesiące poświęcić na Path of Exile 2, potem tak z 1,5 miesiąca na Path of Exile 1 i tak na zmianę wymieniać się między jednym a drugim. Wydaje mi się, że to może być coś fenomenalnego. Wygląda wręcz, mówiąc szczerze, że Path of Exile może mieć wręcz monopol na gatunek, no bo jak ktoś jest poeświrem, to w sumie po co grać w inne gry, nie? Jeśli możesz sobie rotować między jednym a drugim, bo obie gry będą rozwijane i będą szły w swoją stronę. Jak dla mnie świetna decyzja, która też umożliwia im wprowadzać bardziej odważne zmiany do POE 2, więc jak dla mnie super. Tyle na dzisiaj, dajcie proszę znać w komentarzu, jeśli dotrwaliście do samego końca i zobaczymy się już niedługo na streamie na twitch.tv/PiotrMaciejczak. Teraz będziemy ogrywać Baldur's Gate 3, a już za 2 tygodnie wychodzi nowy sezon Path of Exile 1, który również będziemy mocno ogrywać i będzie też sporo poradników do Path of Exile 1 na tym kanale przed startem nowego sezonu. Tyle na dzisiaj, dzięki wielkie, cześć!